My name is Edith Helene Unander, and I am from the Norwegian Communications Authority. I will talk to you about how we work on information and give you an insight on how and why we are organizing this work as the way we do in Norway. Finally, I will reflect on why we in Norway don't use widespread EMF information campaigns. Finally, I will reflect Na końcu powiem kilka słów o tym, dlaczego my w Norwegii jeszcze, dlaczego uważamy, że bardzo ważne jest to, by działać w sposób absolutnie przejrzysty, by kierować do opinii publicznej informacje oparte o dowody naukowe w sposób przejrzysty. Jeżeli chodzi o Norweski Urząd Komunikacji, jest to urząd, który odpowiada za komunikację elektroniczną i pocztową. Ja pracuję w Departamencie Technologicznym i ja współpracuję z ekspertami do spraw pomiarów. I my przeprowadzamy wszelkiego rodzaju pomiary. I my przeprowadzamy pomiary nie tylko pola elektromagnetycznego, ale też badamy na przykład pokrycie sygnałem, też pracujemy w różnych pasmach częstotliwości. Wszyscy nasi inspektorzy są dobrze przeszkoleni i są dedykowani i szczycą się wykonywaną pracą. Wspólnie mamy dość długie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów. My cały czas aktualizujemy informacje, cały czas uczestniczymy w szkoleniach, kursach i też współpracujemy z kolegami z innych instytucji. I jak Państwo widzą, mamy bardzo dobrze wyposażone samochody. I tutaj widzimy, jak koledzy coś omawiają, wyniki jakiegoś pomiaru, który wyświetla się na ich urządzeniu pomiarowym. Mamy porozumienie o współpracy pomiędzy dwoma organami, czyli dwoma instytucjami, które podejmują kwestie związane z promieniowaniem, czyli Norweski Urząd Komunikacji współpracuje z Norweskim Urzędem do Spraw Bezpieczeństwa Promieniowania i Bezpieczeństwa Jądrowego. Jeżeli chodzi o Norweski Urząd Komunikacji, my mamy doświadczenie w zakresie pomiarów, mamy odpowiednie wyposażenie, my mapujemy pola elektromagnetyczne i mamy do tego odpowiednie wyposażenie. Zaś jeżeli chodzi o Norweski Urząd do Spraw Promieniowania, oni przede wszystkim przeprowadzają prace badawcze, badają stan badań w zakresie zdrowia i też oni badają przestrzeganie wytycznych i KNIRP. I taka współpraca dwóch urzędów pozwala nam lepiej zrozumieć temat pola elektromagnetycznego, gdyż każdy z urzędów specjalizuje się w własnej domenie, ale z drugiej strony uczymy się nawzajem. Tak więc my współpracujemy też z innymi instytucjami w zakresie PEM, czyli jak już mówiłam, ENCOM i DSA współpracują ze sobą. I na przykład na poziomie ENCOM i DSA mamy coroczne spotkanie między organami, kierownictwem obu instytucji. Aktualizujemy informacje o naszej działalności, następnie przeprowadzamy warsztaty. I w trakcie tych warsztatów omawiamy bieżące i przyszłe projekty. I ostatnio nagraliśmy podcast na temat 5G, czyli DSA otrzymała pytanie na temat 5G od publiczności, natomiast my udzieliliśmy odpowiedzi na te pytania w postaci podcastu, ale też gdy tak pracujemy, jesteśmy w stanie też lepiej reagować na zapytanie ze strony opinii publicznej. Jeżeli ktoś zwraca się do nas z pytaniami, no to wówczas lepiej rozumiemy, do kogo należy skierować taką osobę. I zawsze jesteśmy dostępni dla publiczności, czyli w każdej chwili można do nas zgłosić się z pytaniami, ale też współpracujemy z branżą, z firmami, czyli mamy na przykład grupę roboczą pod przewodnictwem ENCOM-u. Ta grupa spotyka się dwa razy do roku i w tej grupie mamy przedstawicieli DSA, mamy przedstawicieli operatorów telefonii komórkowej, przedstawicieli sieci reagowania kryzysowego oraz w grupie uczestniczy przedstawiciel instalatorów. I na przykład pracujemy tak od roku 2012 i ta grupa robocza pozwala na bardzo dobrą wymianę informacją pomiędzy organami a przemysłem, a firmami.
I na przykład w trakcie tych spotkań też omawiamy wyniki pomiarów wykonywanych przez operatorów i przez nas. I też omawiamy na przykład, czy są jakieś konkretne tematy, które wymagają naszej uwagi. Też dzielimy się naszym doświadczeniem na temat wykonywanych pomiarów. Czyli taka grupa robocza pozwala nam lepiej zrozumieć, co myśli opinia publiczna na temat kwestii związanych z PEM. I też dzięki tej grupie roboczej zwracamy uwagę na tematy, które wcześniej nie były w polu naszego zainteresowania. I też wtedy, gdy to jest potrzebne, na przykład dzięki pracy w ramach tej grupy roboczej uzyskujemy dostęp do pewnych lokalizacji, w których musimy przeprowadzić pomiary. I w ten sposób też lepiej reagujemy na obawy społeczeństwa. Ale my nie przeprowadzamy pomiarów w nowych lokalizacjach w Norwegii. Operatorzy nie muszą wypełniać różnych formularzy do tego, by instalować swoje stacje bazowe, ale my przeprowadzamy niezapowiadane kontrole w tym przypadku, jeżeli uważamy, że to jest konieczne. I my przeprowadzamy pomiary. Jeżeli pomiary dają jakieś niepokojące wyniki, wówczas kierujemy te informacje do DSA. W wyniku tego DSA może poprosić operatorów o to, by na przykład podjąć działania, celem których będzie zmniejszenie pola elektromagnetycznego. A więc mamy taki układ współpracy pomiędzy ENCOM-em i DSA. Wspólnie opracowaliśmy cały szereg ulotek, raportów, plakatów, podcastów. I na przykład tutaj widzimy kilka przykładów. Po lewej widzimy ulotkę. Ta ulotka jest dostępna na naszej stronie internetowej, ale też i w druku. I też rozdajemy takiego rodzaju ulotki. Jedna ulotka jest dla instalatorów i dla specjalistów pracujących na masztach i na wieżach. Kolejna ulotka jest dla ogółu społeczeństwa i tam są bardziej ogólne informacje na temat pola elektromagnetycznego. Tam są też ogólne informacje na temat ekspozycji na pole elektromagnetyczne i tam też są rekomendacje wynikające z wytycznych. A pośrodku widzimy raport. Jest to raport, który jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy ENCOM-em i DSA. ENCOM przeprowadzał pomiary i myśmy mierzyli pola elektromagnetyczne w niektórych typowych lokalizacjach w różnych miastach i pomiary przeprowadzaliśmy 4 razy do roku, od roku 2013. I te pomiary, myśmy w ten oto sposób wykonujemy pomiary w 16 punktach pomiarowych i w 8 punktach mierzymy pole. Następnego dnia o tych samych porach mierzymy pole po raz kolejny i tak przez kilka lat. Czyli przeprowadzaliśmy w sposób systematyczny, zbieraliśmy dane na temat emisji. Po kilku latach opublikowaliśmy sprawozdanie. Pierwsze sprawozdanie pojawiło się w roku 2016 roku. I następnie mieliśmy aktualizację tego raportu już w roku 2020, ale wciąż zbieramy dane. I co jest ciekawe, to, że kolejne pomiary, które wykonamy, a to będzie w styczniu, będziemy już tutaj liczyć pole związane z działalnością 5G, ponieważ kiedy przeprowadzaliśmy poprzednie pomiary, 5G jeszcze nie działało, teraz 5G już działa, w związku z tym teraz zobaczymy, jaki jest wynik z uwzględnieniem 5G. I po prawej widzimy plakat. Jest to plakat, który jest wynikiem pomiarów wykonanych w ramach pierwszego sprawozdania. Też mieliśmy taką sesję plakatową w trakcie 8. Międzynarodowej Konferencji, która została przeprowadzona w RPA w 2016 roku. I teraz będziemy przygotowywać kolejną konferencję, na 9. konferencję NEAR. Ta konferencja miała być przeprowadzona w roku 2020. Pandemia jednak uniemożliwiła przeprowadzenie tej konferencji. Ale na takich plakatach przedstawiamy informacje, które są łatwo przyswajalne i da się to dobrze zrozumieć, łatwo zrozumieć. Czyli na przykład użytkownicy dowiadują się o tym, czego należy się spodziewać w tym przypadku, gdy my przeprowadzamy pomiary. I też udostępniamy następnie wyniki z pomiarów, czyli mamy odpowiednią stronę internetową, na której publikujemy wyniki pomiarów. No dobrze, w ENCOM-ie też mamy usługi online.
Ta usługa się nazywa FinSenderen, czyli znajdź nadawcę. FinSenderen pozwala użytkownikom wprowadzić swój adres domowy. Następnie możemy przybliżyć skalę na mapie i zobaczymy, gdzie się znajdują stacje bazowe najbliżej rozmieszczone do danego adresu. Następnie możemy wybrać stację bazową i pozyskać informacje dotyczące usług świadczonych przez daną stację bazową. Wtedy widzimy działalność danej stacji bazowej, czyli w tym przypadku widzimy nazwę operatora, widzimy, że to jest 2G, widzimy 4G, widzimy też 5G i widzimy również dostępność usługi NB IoT, Internetu Rzeczy. Następnie w 4G, następnie widzimy odległość do stacji bazowej, to jest 231 metr, kolor zielony. Kolor zielony w tym przypadku oznacza odległość do stacji bazowej. Teraz po prawej widzimy kalkulator promieniowania. Zasada jest działania taka sama, czyli użytkownik wprowadza swój adres, jakikolwiek adres, następnie nie tylko domowy, następnie uzyskuje wynik na temat promieniowania, czyli to są obliczenia teoretyczne pola elektromagnetycznego w danym w kole o zadanym promieniu i minimalny promień to jest 500 metrów i w tym przypadku liczymy do 500 metrów, ale tak naprawdę ten promień możemy zwiększyć do 2000 metrów i w tym przypadku widzimy obliczenia pola elektromagnetycznego z uwzględnieniem wszystkich stacji bazowych znajdujących się w promieniu i następnie przedstawiamy tutaj dane i to są dane, które ENCOM posiada od operatorów, czyli te dane są pozyskiwane raz na 3 miesiące. To oznacza, że w tym przypadku widzimy obraz, który będzie obrazem najwyżej z 3 ostatnich miesięcy. I wyniki obliczeń są podawane w zielonym kółku. I też możemy uwzględnić wysokość położenia nad poziomem gruntu, czyli na przykład jeżeli mieszkamy na jakimś wysokim piętrze, jesteśmy w stanie dostosować wysokość. I teraz, jeżeli okazało się, że limity są przekroczone, wówczas to kółko będzie w kolorze czerwonym. I to jest bardzo pomocne. Na przykład ktoś do nas dzwoni i wyraża jakieś swoje zaniepokojenie, no to wówczas przekierowujemy ich na stronę internetową i mogą sami sobie sprawdzić, jaki jest poziom pola elektromagnetycznego. I gdy my przeprowadzamy pomiary, to oczywiście mierzymy poniżej, no ponieważ teoretycznie niżej położone obiekty będą miały wyższy poziom promieniowania, ale w przyszłości będziemy mieli dodatkowe możliwości pomiarów i będziemy mieli też usługę monitoringu całodobowego. Czyli taka usługa zostanie połączona z kolejną usługą monitoringu całodobowego. No dobrze, więc widzimy, że też zmieniają się obawy wyrażane przez społeczność. W roku 2019 było sporo pytań dotyczących liczników instalowanych energii elektrycznej instalowanych w domach prywatnych w Norwegii. Te liczniki mają nadajnik i mają antenę. No i to spowodowało obawę i było mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo różnych pytań dotyczących tych liczników. To w końcu spowodowało, że musieliśmy zareagować na skargi. Przeprowadziliśmy pomiar na różnego rodzaju licznikach energii elektrycznej. W końcu sporządziliśmy sprawozdanie na ten temat. Sprawozdanie zostało rozmieszczone na stronie internetowej. Ten problem już rozwiązaliśmy i nie mieliśmy więcej pytań. Teraz, jeżeli chodzi o 5G, spodziewaliśmy się tego, że 5G spowoduje mnóstwo pytań i mnóstwo działalności i w pewnym sensie tak, było sporo pytań, ale nie tak wiele, jak spodziewaliśmy się, że będzie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wygląda na to, że raczej ludzie są zaniepokojeni rozwiązaniami typu Wi-Fi, stacjami bazowymi jako takimi i telefonią komórkowym, ponieważ jeżeli są jakiekolwiek pytania, najczęściej dotyczą stacji bazowych i przy okazji 5G. Czasami to pytania dotyczą 5G. I my działamy w sposób bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Mamy blogera. I
też mamy też dość prężnie działających przeciwników 5G. Oni też działają w sposób bardzo prężny, aktywny i bardzo często powodują, że zwiększają grono przeciwników. I jeżeli na przykład odbywa się spotkanie przeciwników 5G, no to wówczas po takim spotkaniu my nagle uzyskujemy mnóstwo pytań ze strony różnych osób i bardzo często zachowują się raczej agresywnie, są agresywni w swojej postawie, ale nasza strategia zawsze jest taka, że my ich słuchamy ze zrozumieniem i następnie kierujemy informacje oparte o dowody naukowe. I właściwie możemy tutaj podzielić ludzi na trzy kategorie. Są tacy, którzy się nie przejmują i w ogóle tego nie myślą, albo po prostu ich nie obchodzi pole elektromagnetyczne. Są tacy, którzy są trochę zaniepokojeni, trochę się martwią, ale poszukują informacji, chcą po prostu wiedzieć więcej. Dzwonią do nas, przesyłają do nas maile. I teraz mamy też trzecią grupę. To są przekonani przeciwniki, że ogólnie rzecz biorąc pole elektromagnetyczne jest zbyt silne i oni też są dość podejrzliwi i szukają informacji alternatywnych online. To jest grupa nieliczna, ale głośna. I oni cały czas zachowują się dość hałaśliwie, że tak powiem, i bardzo często korzystają z własnych urządzeń i raczej ufają wynikom własnych urządzeń, a nie naszych urządzeń. I nasze zadanie polega na tym, by jednak kierować odpowiednie informacje, udostępniać te informacje i niech ludzie sami decydują o tym, czy można naszym danym zaufać, czy też nie. No dobrze, więc w Norwegii tak naprawdę nie mamy szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych. Raczej staramy się uspokoić opinię publiczną, zneutralizować pewne zachowania. Udostępniamy informacje, ale nie napędzamy obaw. Raczej skupiamy się na faktach, działamy w sposób otwarty, działamy w sposób przejrzysty, w sposób otwarty przeprowadzamy pomiary. Wszystkie informacje są publikowane, zawsze mamy zaktualizowane na bieżąco informacje. My uważamy, iż różne organa powinny jednak rozpowszechniać spójne informacje. Czy to jest najlepszy sposób na sceptyków? Nie wiem. Możemy to omówić w trakcie dyskusji, ale opinia publiczna w Norwegii raczej jest spokojna. Oczywiście są teorie spiskowe, ale wydaje się nam, że bardzo ważnym jest to, by jednak kierować wiarygodne informacje oparte o dowody naukowe i chyba najlepiej mówić językiem faktów. Tak, są przeciwnicy, są osoby, które wymagają podjęcia działań przeciwko PEM. Ich jest niewielu, dobrze o nich wiemy. I zaledwie mniej niż 1% ludności uważa, że PEM jest na zbyt wysokim poziomie. Ale my raczej pracujemy z tymi, którzy być może są nieco zaniepokojeni, ale poszukują informacji i chcą otrzymywać wiarygodne informacje. Więc jeżeli już przeprowadzamy jakąś kampanię, to staramy się tutaj przeprowadzić kampanię w odniesieniu do poszczególnej grupy, a nie ogólną, a nie przeprowadzamy takich szeroko zakrojonych kampanii. I też w Norwegii mówimy tak, lepiej nie drażnić niedźwiedzia. I chyba ta strategia najlepiej opisuje nasze działanie. Jeżeli jest cisza i spokój, nie wzbudzamy niepokoju. Sytuacja może się zmienić. Możemy być tak, że będzie wyrzut informacji fałszywych, no to wówczas będziemy działać, ale będziemy działać w sposób celowy. Otrzymujemy maile, owszem, ale nie na wielką skalę i naszym zdaniem chyba jesteśmy na dobrej drodze i chyba dobrze zorganizowaliśmy naszą informację na temat PEM. W Norwegii też współpracujemy różne organy eksperckie i współpracujemy też z branżą, współpracujemy z firmami i taka współpraca udowodniła swoją skuteczność, gdyż udało się nam poradzić sobie z dużą ilością obaw wyrażanych przez opinię publiczną. No cóż, bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie, za uwagę.